Lokalna grupa działania Kraina Dinozaurów to stowarzyszenie, które skupia członków z trzech sektorów: społecznego, gospodarczego i publicznego. Razem pracujemy na rzecz rozwoju lokalnego i to właśnie dla 7 gmin. Są to gminy Chrząstowice, Dobrodzień, Kolonowskie, Ozimek, Turawa, Zawadzkie i Zębowice. Naszym głównym zadaniem to pozyskiwanie środków unijnych właśnie na rozwój tego obszaru. Pieniądze, właśnie te środki są przeznaczane na rozwój przedsiębiorczości, na rozwój infrastrukturalny, na poprawę środowiska naturalnego. Ponadto naszym zadaniem jest również informacja i promocja naszego obszaru. Dlatego w 2017 roku utworzyliśmy certyfikowaną informację turystyczną, w której właśnie się tutaj znajdujemy. Tutaj można zobaczyć, właściwie poznać wszystkie atrakcje z naszego terenu. Można również skorzystać z przygotowanych indywidualnych ofert turystycznych. Również przygotowujemy wizyty studyjne. Ponadto prowadzimy sklepik z produktami lokalnymi. Serdecznie zapraszamy do Krainy Dinozaurów nad Małą Panwią. Prężnie działająca LGD Kraina Dinozaurów obejmuje swoją działalnością szereg miejscowości, w których możemy zobaczyć wiele zabytków, możemy zobaczyć muzea, możemy zobaczyć izby regionalne, zabytkowe kościoły, kapliczki, a my dzisiaj znajdujemy się na najstarszym w Europie żelaznym moście wiszącym, który został wpisany do rejestru zabytków, a także został uznany za pomnik historii. Jest to najstarszy czynny jeszcze most, żelazny most wiszący w Europie, a skądinąd podejrzewamy, że także ze względu na swoją konstrukcję, także i na świecie. Tuż za mostem wiszącym można zwiedzić Muzeum Hutnictwa w Dolinie Małej Panwi, które staraniem Stowarzyszenia Doliny Małej Panwi powstało i otwarte zostało w ubiegłym roku. Mamy tam szereg eksponatów związanych z hutnictwem, nie tylko w Ozimku, ale także na Górnym Śląsku. Niemal połowę terenu Krainy Dinozaurów zajmują przepiękne lasy, zawierające w sobie wiele bardzo różnorodnych, chronionych gatunków roślin i zwierząt. Aby zobaczyć to niezwykle piękną przyrodę, wystarczy wybrać się na spacer i zaobserwować ekologiczne użytki albo tereny właśnie kompleksy chronionych roślin. Niemal każdy spacer może zostać zakończony spotkaniem ze zwierzętami leśnymi. Również poprzez teren Krainy Dinozaurów przepływa rzeka Mała Panew. Ze względu na swój niezwykły charakter i przepiękny obszar nazywana jest opolską Amazonką. Teren 7 gmin należących do Krainy Dinozaurów pokryty jest siecią oznakowanych rowerowych szlaków turystycznych. Ich trasy zaplanowane są tak, aby biegły od urokliwych zakątków leśnych poprzez wioski i miasta, tak by turysta mógł zobaczyć wszystkie niezwykłe atrakcje turystyczne znajdujące się na terenie Krainy Dinozaurów. Jesteśmy w Juraparku w Krasiejowie, jednym z najważniejszych obiektów turystycznych Opolszczyzny, ale również lokalnej grupy działania Kraina Dinozaurów, która bardzo nas wspiera. Wspólnie obsługujemy turystów, jest tutaj u nas co oglądać. Jesteśmy laureatem złotego certyfikatu za najlepszy produkt turystyczny. Jesteśmy nad Jeziorem Średnim w Turawie. Jest to jedna z najważniejszych i z największych atrakcji na terenie Krainy Dinozaurów, stowarzyszenia działającego tutaj lokalnie. Jest oprócz tego jezioro duże, promenada. Dostaliśmy kilka projektów, dofinansowań, które chcemy rozwijać, zarówno infrastrukturę, są place zabaw, jest w okolicy park glinowy, jest czysta woda w Jeziorze Średnim, w którym można się kąpać. Proszę również pamiętać, że oprócz tego są piękne lasy, mamy drewniane kościoły, szykuje nam się piękna trasa rowerowa od samego Opola do Jeziora Dużego, 14 km, z góry zapraszamy, realizacja na koniec roku. Można bardzo dobrze zjeść, jest wiele atrakcji dla dzieci, można pobiegać, także zapraszam serdecznie.